Witam wszystkich. Nazywam się Ela Baranowska. Mieszkam w Polkowicach. Prowadzę kościół pod nazwą Wolni w Chrystusie. Nawróciłam się 28 lat temu. No i chcę tak pokrótce powiedzieć, jak się znalazłam w zespole apostolskim. Dla mnie to jest cud. To jest typowe Boże działanie, nic ze mnie, ponieważ znałam siebie wcześniej i teraz widzę, jaka jestem, więc pokrótce wam powiem. Byłam gorliwą katoliczką do 35 roku życia. Bardzo gorliwa, uważałam siebie za naprawdę w dobrym standardzie, katoliczka wszystko wie, czuję się pewnie i tak dalej. Ale właśnie było zdarzenie. Byłam we Wrocławiu na zakupach i takie dwie osoby stały na chodniku i rozdawały ulotki. I tak z grzeczności wzięłam, bo musiałam konik przejść. Nie miałam zamiaru czytać, ale później przeczytałam tą kartkę. To była taka większa kartka i opisane było życie po śmierci. I tu mnie bardzo tak zaszokowało, że oni wiedzą, ci co wydali misję, wiedzą więcej niż ja. Jak to możliwe? Wydawało się, że już wszystko wiemy, wszystkie tradycje wypełniałam. No, Biblii nie czytałam wprawdzie, ale moja mama czytała, więc coś tam widziałam. Wydawało mi się, że to wystarczy. Przeczytałam i mówię, nie, no ja muszę się dowiedzieć więcej. Napisałam do nich, odpisali. No, to były lata 92 rok. I korespondowaliśmy, powiedzieli, że się modlą o mnie. Zachęcali do czytania Biblii, mówili o Duchu Świętym. Ja nie rozumiałam. Ja mówię, co oni chcą więcej? No wydaje się, że wszystko jest okej u mnie. Ale po roku czasu poznałam w moim mieście, Polkowice, ludzi, którzy czytają Biblię, no i na swój sposób kochają Jezusa. Mówiło, o, tyle lat żyję i nie wiedziałam o tych ludziach. Ja wierzę, że przez ich modlitwy po prostu Bóg tak sprawił. I zaczęłam tam uczęszczać do nich. Pierwsze nabożeństwo było dla mnie takim też szokiem, że oni mówią językami innymi. Duch Święty chrzci ich. Mówię, oho, to coś jest więcej. Rzeczywiście, mają więcej niż ja mam. I to mnie też tak zaczęło pociągać, bo zapragnęłam Ducha Świętego. Oni mówili, że to Duch Święty, że on realny, że on działa. Mówię, okej, no to ja to chcę. No i poinformowali, że to trzeba się nowo narodzić, być pewnym zbawienia, więc powiedzieli, jak to zrobić. I rzeczywiście ja klękłam sama w domu przed łóżkiem, znałam wszystkie grzechy, no i przyjęłam Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. I taką radość przeżyłam, jak nigdy w życiu do tej pory. Powiedziałam, okej, to działa i ja za tym idę. Zaczęłam chodzić tam do kościoła, to była wspólnota zielonoświątkowa w moim mieście. Na ten czas było dobrze, ponieważ dużo mi pomagali tak informacji, dlaczego to, dlaczego tamto, jak Biblia, jak to w życiu się ma. A to były początki, były ok. Ale 7 lat o tym zauważyłam, mówię, co jest grane, po prostu nie mam jakiejś werby, nie mam takiej zachęty. Coś się skończyło. Mówię, to po co? Ja wyszłam z kościoła katolickiego, jak mi się zaczyna to samo. Bo jeszcze wcześniej to miałam taką pustkę w kościele katolickim. Widziałam, że pustka, gdzieś coś mi brakuje, ale udawałam, że tego nie ma. Zapewniłam Jezusem i było dobrze, ale znowu coś mi się zaczęło tak rozmywać. Więc znowu tak z taką może desperacją stanęłam przed Bogiem. Mówię, Boże, co jest? Ja nie chcę tak żyć. Ludzie z zewnątrz no, umierają bez Boga. Co ja mam robić? Ja nie wiedziałam, bo nikt mnie nie pouczył, że trzeba tak jak teraz wyjść do ludzi, mówić, być śmiałym. Ja byłam taka raczej ograniczona, nieśmiała, zalękniona wtedy. I dalej byłam taka, jak byłam nawet w kościele już protestanckim. Ale Duch Święty mi po prostu tak dotknął wtedy drugi raz, że ja już wypłakałam się przed Bogiem, wstałam na drugi dzień taka, mówię, już wiem. Wiem, co mam robić, całkiem w innym stanie. I zaczęłam słuchać Ducha Świętego.
już poszłam tam do kościoła i zaczęłam mówić to, co ja czuję. Już się nie bałam, nie lękałam, ukrywałam swoje jakieś pragnienia, zaczęłam mówić. Na kazali zaczęłam mówić. Oczywiście miałam później takie trochę złe doświadczenia. I już czułam się nieswoją w tej grupie, w tej społeczności. I tu święty po 10 latach mówi, że mam wyjść. Mówię, no ale co ja będę robić? Tam jest taka mała miejscowość, nie ma innej opcji. Tylko te kościoły takie, co były takie podobne do siebie. Drugi raz powtórzył Duch Święty. Ja mówię, okej, wychodzę, tylko niech to będzie tak, no nie takim złości, ale tylko tak jakoś tak błogosławieństwem. I rzeczywiście się tak stało. Powiedziałam pastorowi, że wychodzę. I wyczułam, że po prostu pokarmu nie mam takiego, co ja już bym chciała więcej. I ten rzeczywiście wyszłam z kościoła i zaczęłam być sama. Sama w domu, oczywiście z Bogiem miałam relacje, prowadziłam swoje uwielbienie, społeczność. Sama w domu, dzieci dołączały czasami. I tak trwało to parę lat. Miałam słowa takie prorocze, że Bóg mnie zakorzeni w takim kościele, gdzie żadne rozłamy, żadne podziały mnie nie wyrwą. Mówię, o, super, perspektywa. Ale to było tak jeszcze parę lat przed tym, jak przyszłam. I później znowu miałam od kogoś słowo, że idzie fala Ducha Świętego, która mnie wprowadzi w kościół i nie będę patrzeć, czy to Bóg, czy nie Bóg. Mówi, bo ty patrzysz, badasz kościoły jak pod mikroskopem, aby nie stracić następnych lat w religii. Ja mówię, o, prawdę powiedział, bo w sercu tak miałam. I wtedy jeszcze mówi tak, rób to, co robisz. A ja przez te 10 lat, oprócz, że ja byłam z Bogiem, tak w społeczności w domu, to ja zapraszałam takich bożych ludzi na mój wtedy ten zrozumienie, aby dzielili się różnymi takimi kazaniami, gdzie trochę coś lepszego było niż w kościele tym, co byłam wcześniej. I zapraszałam ludzi, dużo osób przychodziło z różnych kościołów i chcieli się budować, brali coś tam, ale rozchodzili się i znowu ich nie było. Znowu następne spotkanie, za parę miesięcy znowu przychodzili. Wiem, że byli głodni, ale ja sama nie umiałam dać, więc prosiłam kogoś, kogo poznałam, że może coś dać. Aż pewnego razu mówię, przysłuchałam Artura i mówię, o, ciekawie mówi, ale tak dla mnie to było jeszcze nie do przyjęcia za bardzo, ale mówię, no ciekawie, coś tam mi korciło. Mówię, Artura zaproszę. Dobra, i sobie myślę, jechał tam jeden do Wałbrzycha, taki Mariusz na spotkanie z nim, ja byłam w Niemczech, ten ja mówię, powiedz Arturowi, zapytaj, czy do mnie przyjechał. No i on zapytał, a Artur mówi, ja nie przyjeżdżam do ludzi religijnych. Ja mówię, oho. Ja mówię, jak to tak trochę uderzyło, mówię, no ale powiedział dalej, mówi, ale możemy się poznać, przyjedź do Warszawy, poznamy się. No to mnie tak trochę uwolniło, mówię, fajnie. Zobaczymy, jemu chodzi o tych religijnych ludziach, bo jeszcze tego tematu nie znałam w ogóle, na czym polega ta religia. I rzeczywiście przyjechałam, poznaliśmy się i Artur mówi, ja zakładam kościoły, decyduj, czy chcesz kościół założyć, czy nie, podaj mi decyzję, daj mi znać. Znowu dla mnie takie wyzwanie, że nawet nie marzyłam o tym, nawet w ogóle nie myślałam. Ja raczej myślałam o tym, że ja się gdzieś tam przykleję do jakiegoś kościoła. Ale tak powiedział, mówię, dobra, przemyślę. I rzeczywiście Duch Święty mówi, okej, jest, że Bóg jakby powiedział, nie bój się, zmienię cię, przygotuję, nie bój się. Mówię, dobra. Ale już wiecie, odczułam, że jak on stanął za mną, to już widziałam, że ktoś jest, bo ja nie miałam nikogo, kto by za mną stanął. Człowiek potrzebuje takiego wsparcia, że ktoś jest. I ja byłam naprawdę taka zadowolona, w środku wolna taka do tej decyzji. Mówię Arturowi, że okej. I tak mówię, to przyjeżdżaj na Tymoteusza, wtedy przyjeżdżam 4 lata temu. I rzeczywiście, wiecie, całkowicie mi się odmieniło jakby takie patrzenie na przyszłość moją. Bo Artur z Agatą, jak już wiedziałam, że oni mnie znają, stoją za mną, ja śmiało, jakby te kroki stawiałam.
Mówiłam o tych decyzjach, o już o zrozumieniu, które miałam od Artura, te początki. Mogłam przekazywać innym, śmiało, chociaż inni nie rozumieli. Mówi, co ty mówisz, co to przekracza ich. A ja zauważyłam, że to, co Artur na kazaniach mówi, ja gada, to oni wyciągają z mojego serca, w mojej głębi były zawsze takie jakieś dziwne jakby te zrozumienia. Się nie łapały z tymi potocznymi. I ja, jak mówiłam wśród tych religijnych ludzi, to oni mówią, co ty, Elka, chcesz, co ty wymyślasz? Do czego ty, czego ty jeszcze chcesz? Ale jak oni usługują, mówię, Boże, przecież ja to rozumiem, ponieważ oni robią to, co ja bym chciała wykrzyczeć innym. Ja mówię, jakie to super, mówię, Boże, tylko ty to zrobiłeś, bo ja swoim rozumem to bym nie mogła nic jakby tutaj ustalić, ułożyć. Bo ja do tej pory tak żyłam, że patrzyłam po swojemu, nie chciałam tego, bo już miałam dosyć. Mówię, no nie ma nikogo, na który mogłabym się wzorować. No i teraz mówię, Boże, dałeś mi aniołów takich, no bo tylko Bóg postawił na drodze. I naprawdę jestem Bogu wdzięczna za nich, bo ja wiedziałam, jaka byłam. Ja byłam naprawdę, można powiedzieć, nie miałam poczucia wartości. Powiedziałam, no kto może mnie jakby zaufać albo postawić wyżej, to tylko jedyni ludzie, których spotkałam w życiu. Bo każdy, z kim ja rozmawiałam, cokolwiek mówiłam takiego nietypowego, to zawsze mi jakby dołowali i ludzie wymyślasz, a coś opowiadasz, ciągle tak jak mnie ścinali. To jedyni ludzie, którym zależy na rozwoju moim, to jest cudowne. I naprawdę wierzę, że oni też to wiedzą o sobie, że są tacy, że są wsparciem, że zawsze mogę do nich zadzwonić, zapytać w pewnych sprawach, których ja potrzebuję. No i poznałam was oczywiście też. Fajnie, że mogę też mieć relacje, są coraz lepsze, bo już coraz częściej przyjeżdżam, coraz więcej ludzi poznaję. Dziękuję Bogu za was. No i ja muszę ogłosić, że to jest cudem, Bożym cudem i działaniem Ducha Świętego, że jestem tu i teraz, jestem w tym kościele waszej federacji. Obóz Boży i w Zespole Apostolskim. To jest rewelacja. Dziękuję.